Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Chojnicach, w ramie Człuchowskiej. Muzeum to powstało dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego istniejącego od 30 roku, a muzeum konkretnie założone zostało 5 sierpnia 1932 roku. Powstało ono dzięki inicjatywie pana Juliana Ryckowskiego, który był kierownikiem tego muzeum i aż do momentu swojej emerytury również to stanowisko po wojnie piastował. Założyciel muzeum, Julian Ryckowski, był człowiekiem o nieprzeciętnej pasji regionalisty i niestrudzonym badaczem dziedzictwa kulturowego południowego Pomorza. Oddalenie Chojnic od środowisk uniwersyteckich nie przeszkadzało mu w nawiązaniu współpracy z wieloma instytucjami naukowymi, muzealnymi i indywidualnymi badaczami Kaszub. Służył swoim autorytetem w badaniach folkloru Kaszub, współpracując z zespołem muzealników z Torunia, Bydgoszczy i Gdańska. Potrafił wykorzystać potem te doświadczenia w pracy muzealnej podczas kwerend terenowych i w tworzeniu kolekcji. Swoje zainteresowania historyczne skupił w szczególności na średniowiecznych dziejach miasta. Chojnice zawdzięczają mu projekt, by tzw. błonia zakonne po osuszonym w latach 30. jeziorze zakonnym zagospodarować w formie parku, nie naruszając średniowiecznego układu topograficznego tej części miasta przez nową architekturę. Jego zasługą jest przeforsowana koncepcja zachowania układu fosy miejskiej, pełniącej od średniowiecza istotną funkcję militarną fortyfikacji miasta. Jako radny sprzeciwił się pomysłowi całkowitego zasypania ocalałego od strony dawnego przedmieścia Człuchowskiego fragmentu fosy miejskiej, stanowiącego jedyny czytelny ślad pierwotnego układu obronnego Chojnic. Podjęte starania poczytywał sobie za obowiązek kustosza, jak go powszechnie nazywano. Zwłaszcza, że dalszy odcinek fosy z mostem szampańskim przy rozebranej bramie młyńskiej został zasypany. Pamięć o wyglądzie fragmentu tego mostu udało się ocalić jedynie w formie ikonograficznej, zachowanej w zbiorach muzeum. Z biegiem okoliczności to właśnie zespół 6 baszt obronnych z bramą Człuchowską, odrestaurowany w latach 80., posłużył z czasem jako siedziba muzeum. Położenie Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach determinuje zasób gromadzonego przez nie dziedzictwa kulturowego Chojnic i południowej części Pomorza. Założone jako miejskie muzeum regionalne od 1984 do 1999 roku, staraniem dyrektor Wandy Tyborskiej, funkcjonowało w strukturach Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy już jako Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Od 1991 roku powróciło w historyczne granice Pomorza jako samorządowa instytucja kultury powiatu chojnickiego. Warto także pamiętać, że w 2011 roku instytucja wpisana została do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wybranych muzeów w Polsce, gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej. Rok później do oficjalnej nazwy muzeum dodano patronat jego założyciela, Juliana Ryckowskiego. Jeżeli chodzi o muzeum, to 1 stycznia 1999 roku to jest ten moment, w którym muzeum weszło w struktury powiatu chojnickiego. Jest to bardzo ważny moment, bo muzeum powstało w 1932 roku i struktury powiatu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przywrócenie w 1975 roku powiaty zostały zlikwidowane i następnie przywrócone w 1999 i muzeum, które było bardzo ważnym i jest bardzo ważnym takim podmiotem, jeżeli chodzi o powiat chojnicki, o ziemię chojnicką, wróciło jakby z powrotem do podskrzydła samorządu powiatowego. Jeżeli chodzi o powiat, no to wiadomo, że jednostek jest bardzo wiele, natomiast szczególną jednostką jest muzeum, które gromadzi w swoich zasobach to wszystko, co jest związane z naszą ziemią chojnicką. Dlatego też przez wiele lat staramy się odtwarzać materię, którą mamy w swoim posiadaniu, czyli taki najbardziej reprezentatywny budynek, jakim jest brama Człuchowska. On został poddany modernizacji w dwóch etapach.
Nie tylko wnętrze zostało zrobione, ale też obiekt zyskał nowe ogrzewanie, został założony monitoring, ale nie tylko ta najsłynniejsza brama Czuchowska, ale też dom Szewski został odrestaurowany i ta przestrzeń również będzie służyć na potrzeby muzeum. Eksponatów mamy bardzo dużo, muzeum cały czas też jakby zabiega o to, żeby ta przestrzeń się powiększała. Na ten moment stworzyliśmy miejsce do tego, żeby część eksponatów przechowywać w starym szpitalu. To jest powierzchnia, która jest przeznaczona dla muzeum. Plany na pewno są dalekosiężne i myślę, że kolejne jubileusze będą też takim przyczynkiem do tego, żeby pokazać właśnie w kolejnych jubileuszach, że ta przestrzeń jeszcze się powiększa, że ta przestrzeń wystawiennicza też jest większa niż była do tej pory. Muzeum historyczno-etnograficzne to nie tylko takie powiatowe muzeum, ma na pewno zasięg subregionalny. W okolicach mamy, co prawda, w Czuchowie Zamek Krzyżacki, natomiast jeżeli chodzi o etnografię, o bogactwo, nie tylko to przedwojenne i nie tylko to średniowieczne, bo przecież jednak mury i baszty, które są na tych murach zbudowane, ale też etnografię, jeżeli chodzi o bogactwo ludzi. Józef Chełmowski, który jest znany nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Jego rękodzieła są takim elementem, który na pewno wyróżnia nas spośród innych regionów, bo to dziedzictwo kaszubskie, to połączenie przyrody, zakorzenione mocno w wierze, czyli wszystkie odniesienia sakralne, to jest to bogactwo, które Józef Chełmowski zostawił nam, a my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to dziedzictwo podtrzymać, żeby to dziedzictwo pokazywać też przyszłym pokoleniom. O randze każdego muzeum świadczy jego kolekcja. Polityka gromadzenia i kształtowania zbioru muzealiów wpisuje się w przyjętą misję muzeum. Z racji wielodziałowej struktury Chojnickiego Muzeum, tworzone systematycznie kolekcje były na przestrzeni lat powiększane, między innymi poprzez stałą współpracę z archeologami, zwłaszcza reprezentującymi Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy od lat 70. prowadzili badania wykopaliskowe w okolicach Chojnic, między innymi na ważnych dla polskiej archeologii stanowiskach w Raciążu, w Odrach czy Leśnie. Badania te przyniosły zaskakujące wyniki w postaci unikalnych zabytków. Współpraca z Muzeum Archeologicznym w Chojnicach właściwie kształtowała moją karierę badawczą od samego początku, bo olbrzymi wpływ na rozwój tych prac badawczych, które miałem okazję potem prowadzić przez wiele lat, miał pan Rydzkowski, który zabezpieczył i pozyskał dla zbiorów muzealnych dwa bardzo cenne naczynia z okresu rzymskiego, naczynie terrasigilata i brązowych kociołek. Pierwsze moje kontakty zaczęły się od tego, że w 1975 roku do ekspedycji prowadzącej badania na grodzisku w Raciążu dotarła wiadomość, że zostały odkryte urny w miejscowości Leśno. No i szukano kandydata, który by się podjął zweryfikowania tego odkrycia, określenia miejsca, gdzie zostały odkryte i określenia chronologii. No i ja przyjechałem do Leśna, zgłaszając swoją kandydaturę, że chętnie to obejrzę, poprowadzę badania. No i to, co zastałem, to była olbrzymia niespodzianka, dlatego że gospodarze mi opowiadali, że burny, to jak oni to ładnie nazywali kufelki, to rosną wszędzie na polach i w lesie. I ja rozpoczynając badania takie inwentaryzacyjne, właśnie nie bardzo wiedziałem, od czego zacząć. Tych ofert, które wskazywały, że tych zabytków jest sporo, w całej okolicy było dużo, zdecydowałem się zacząć badania w miejscu, gdzie zostały odkryte przez pana Rydzkowskiego te naczynia z okresu rzymskiego. No i tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Trafiliśmy wtedy na nienaruszony grób książęcy z okresu rzymskiego, który dostarczył nam niebywałych atrakcji, dlatego że prace, które prowadziliśmy, doprowadziły do odkrycia całego szeregu przedmiotów, zabytków, które
wymagały niezwykle starannej eksploracji. Były to na przykład szczątki organiczne, które nakrywały na przykład brązowy kociołek. I to były takie zabytki, które nie rzucały się w oczy. Natomiast to, co było niewątpliwie najbardziej atrakcyjnym odkryciem, no to była złota i srebrna biżuteria. Słynne wisiorki gruszkowate, klamerka esowata wykonana ze złota, bardzo zdobiona pięknym filigranem. Niewątpliwie, mimo niewielkich rozmiarów, zawsze są niezwykle cenną atrakcją ekspozycyjną, ponieważ szczególnie paniom ta biżuteria się bardzo podoba. Zachowały się także w bardzo dobrym stanie srebrne bransolety, tak zwane żmijowate, które są bardzo charakterystyczne dla kultury wielbarskiej. Badania na tym cmentarzysku trwały jeszcze kilka sezonów i w międzyczasie napływały do nas informacje o różnych odkryciach, ponieważ mieliśmy bardzo dobre kontakty z miejscową ludnością, w związku z tym gospodarze informowali nas o odkrywaniu a to kufelków, a to powiedzmy jakichś kamieni, a to i między innymi na polu po drugiej stronie jeziora leśnodolne, czyli po stronie północnej tego jeziora, gospodarz na polu znalazł jakieś zabytki, które i wyraził zgodę na przeprowadzenie badań. I tam żeśmy odkryli osadę z okresu rzymskiego i we wnętrzu tej osady znajdowały się pozostałości i paleniska, i takich konstrukcji kamiennych, przy których znaleźliśmy złoty pierścień z ametystem. Było to rzeczywiście niesłychane zupełnie odkrycie na terenie osady takiego zabytku, który świadczył o z jednej strony o zamożności właścicieli czy ludzi, którzy dysponowali tym domostwem. Z drugiej strony dla nas to jest, był niezwykle cennym przedmiotem nadającym się do ekspozycji muzealnych. Także ten pierścień należy rzeczywiście do także unikatowych rzeczy z naszych badań. Na przestrzeni lat zdarzało się, że do zbiorów muzeum w Chojnicach trafiały całe kolekcje. W 1982 roku na mocy zapisu testamentalnego na rzecz miasta muzeum pozyskało kolekcję historyczno-regionalną prawnika Albina Makowskiego, liczącą blisko 2500 zabytków i 4500 pozycji księgozbioru, w tym 28 starodruków. W 1984 roku utworzona została znacząca kolekcja Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej, a kilka lat później kolekcja sztuki włókna. Liczba zbiorów powiększała się systematycznie o planowane zakupy i dary, ale także o przypadkowo odkryte znaleziska. Do wyjątkowych przykładów odkryć tego typu należy tzw. skarb z Sępólna Krajeńskiego, czy pozyskany w 2016 roku archeologiczny skarb z Charzyków, nie mający analogii na terenie Polski. Jednym z najciekawszych, a zarazem najcenniejszych zabytków numizmatycznych działu historii Chojnickiego Muzeum jest niewątpliwie skarb monet krzyżackich. Niewielkie, gliniane, wypełnione monetami naczynie odnalezione zostało w 1968 roku podczas prac ziemnych na terenie Sępólna Krajeńskiego. Skarb został zabezpieczony, a następnie przekazany do zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnicach. Pomijając terminologię fachową, użycie określenia skarb jest to jak najbardziej zasadne, gdyż w skład wspomnianego znaleziska wchodzą 554 srebrne monety lub ich fragmenty. Najstarsza z monet datowana jest na początek XIV wieku, natomiast najmłodsze z egzemplarzy pochodzą z lat 20. wieku XV. Nieco powyżej 200 monet stanowią beznapisowe, wybijane jednostronnie fenigi pruskie, najczęściej określane jako brakteaty. Natomiast jeżeli chodzi o monety wybite w
sposób, powiedzmy, tradycyjny. Najliczniejsze są tutaj monety, które są emisjami wielkiego mistrza Winrycha von Knipprude i reprezentują tutaj w skarbie trzy jakby podstawowe typy wprowadzone do obiegu za czasów jego panowania, mianowicie półskojce, szelongi oraz firheny, w dawniejszej literaturze nazywane również kwartnikami. Stałą pozycję w programie działania Muzeum w Chojnicach na rzecz opieki nad twórczością ludową od ponad 30 lat stanowi konkurs współczesnej sztuki ludowej Kaszub. Konkurs pierwotnie o charakterze regionalnym, potem międzywojewódzkim, obejmujący całe Pomorze, pozwolił na poznanie stanu faktycznego twórczości ludowej i jej stymulowanie w odniesieniu do tradycyjnej sztuki kaszubskiej. Znaczącym efektem konkursu jest popularyzacja twórców ludowych poprzez wystawy, upowszechnienie autentycznych wartości sztuki ludowej wśród społeczeństwa, uwrażliwienie na jej piękno, wskazywanie jej znaczenia dla zachowania tożsamości regionalnej i narodowej. Uhonorowaniem wybitnych osiągnięć w dziedzinie twórczości ludowej było przyznanie 6 twórcom nagrody premiera. Zwieńczeniem konkursu każdorazowo było pozyskanie najcenniejszych dzieł sztuki ludowej do kolekcji muzeum. Muzeum Etnograficzne w Toruniu imienia Marii Znamierowskiej-Pryfelowej, naszej założycielki, od lat 60. współpracowało na różnych płaszczyznach z muzeum, początkowo regionalnym, obecnie Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach. Wszystkie te działania były związane z tym, że państwo mieli też informacje na temat tego, jakie obiekty ciekawe są w terenie, bo nie zawsze wszystkie obiekty trafiały do tego muzeum, które organizowało badania. I dzięki temu można było się zorientować, jakie twórcy, jacy artyści, jacy ludzie właśnie działają w terenie, na terenie Kaszub Południowych, bo to są tereny, prawda, Kaszub Południowych. Kolejna płaszczyzna, Muzeum Etnograficzne w Toruniu bardzo często robiło u państwa wystawy. To znaczy, były to wystawy, gdzie wypożyczaliśmy państwu obiekty i to było między innymi wystawy etnograficzne, wystawy poświęcone malarstwu ludowemu na szkle, ale też robiliśmy u państwa wystawy z naszych zbiorów. Myślę, że najważniejszą taką płaszczyzną i najszerszą, jaka była pomiędzy Muzeum w Toruniu a Muzeum w Chojnicach, to były konkursy współczesnej sztuki ludowej Kaszub. Konkursy, które olbrzymie miały rolę integrującą całą społeczność twórców ludowych z tego terenu, ale poza tym, proszę państwa, to były również bardzo ważne, ginące już tradycje wykonywania rzemiosła. W konkursach bierze udział bardzo duża ilość twórców, najwięcej hafciarek, i hafciarek z dwóch ośrodków, z ośrodka chojnickiego i okolic, gdzie przewaga jest haftu kaszubskiego, siedmiokolorowego, i z ośrodka też borów tucholskich, czyli Tucholi, gdzie hafciarki z kolei bardzo pięknie haftują tradycyjne czepce kaszubskie złotymi i srebrnymi nićmi. Chciałabym wspomnieć o pani Aleksandrze Lubińskiej, która pochodzi z Chojnic i należy do grona najwybitniejszych hafciarek kaszubskich. Ma swój styl, ma swoją umiejętność niesamowitą komponowania, to znaczy ma umiejętność kreatywnego spojrzenia na hafty kaszubskie. To jest bardzo rzadka umiejętność. Najbardziej widocznym efektem statutowej pracy muzealników są w szczególności tworzone w muzeum ekspozycje, wernisaże, konferencje, seminaria, projekty edukacyjne, warsztaty oraz medialne wydarzenia, jak na przykład Noc w Muzeum, zapraszające do bezpośredniego udziału odbiorców oferty muzealnej. Wśród wielu projektów o tematyce historycznej szczególne znaczenie ma przygotowana ekspozycja pod tytułem Archeologia zbrodni pomorskiej 1939 – Chojnicka Dolina Śmierci. Podsumowująca pierwszy etap projektu badawczego doktora Dawida Kobiałki, realizowanego wspólnie z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum, które udostępniło przechowywane w zbiorach archiwalia. Nieodłącznym elementem sprawowania ochrony nad zbiorami muzealnymi jest troska o ich stan techniczny.
o sposoby ich przechowywania zgodnie z normami muzealnymi oraz profilaktyka konserwatorska. Konserwacja i restauracja muzealiów oparta jest niemal od początków istnienia muzeum na wieloletniej współpracy z wyspecjalizowanymi pracownikami konserwatorskimi Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotyczy ona zarówno obiektów malarstwa i rzeźby, kierowanych do Katedry Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, a także obiektów na podłożach papierowych, kierowanych do Katedry Konserwacji Skóry i Papieru. Restauracja obiektów metalowych przeprowadzana jest zwykle w Katedrze Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu. Znaczącym wsparciem finansowym tych projektów ratujących wiele cennych muzealiów jest współpraca muzeum z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Chojnicach i lokalnymi samorządami. Konserwatorską współpracę zaczęliśmy bardzo szybko z Muzeum w Chojnicach i reagowaliśmy na każdy sygnał. Toruńska Szkoła Konserwacji Zabytków, jak można tak nieskromnie określić, to ma dobrą markę, więc jasna sprawa z tym wszystkim, co dobre dla zabytków, które znajdują się w zbiorach Muzeum Chojnickiego, jasna sprawa, że nie tylko, ale dla Muzeum Chojnickiego, tutaj rozmawiamy o Muzeum w Chojnicach, służyliśmy z pomocą w każdej sytuacji. Czy to była konserwacja, która była konserwacją doraźną, czy jakieś konsultacje czy pomoc nasza dotyczyła konsultacji, które wiązały się z przechowywaniem obiektów, eksponowaniem też. Ona była, myślę, wszechstronna, oczywiście z pełną konserwacją, dokumentacją konserwatorską również. Konserwacja oczywiście jest bardzo ważna, niesłychanie, dlatego że konserwator jest tą osobą, której kontakt z obiektem jest najdłuższy. On najdłużej ma ten obiekt blisko siebie, on najczęściej na niego spogląda. Jego wiedza jest na temat tego obiektu ogromna. I od jego postępowania zależy, od tego zaniechań, tych własnych inwencji, tego zapału twórczego, autentyczność przedmiotu i to, w jaki sposób obiekt będzie prezentowany przez długie, długie lata w ekspozycji muzealnej. Dla konserwatora w zasadzie wszystkie obiekty są ważne. Tutaj nie wartościuje tych obiektów pod kątem ich chronologii, metryki, tylko pod kątem zachowania, pod kątem materiału, czy ta ocena materiałowa, to jest priorytetowa sprawa. Jasna sprawa, że powstaje dokumentacja, ona jest obligatoryjna do każdej pracy konserwatorskiej i jasna sprawa, że tą wiedzę konserwator się ma, z jakim obiektem do czynienia, jaka jest jego chronologia. W przypadku Muzeum Chojnickiego, Muzeum Chojnickie ma tych obiektów, które można by oceniać pod kątem konserwatorskim jako obiekty trudne. Są to obiekty pochodzące z badań wykopaliskowych, obiekty etnograficzne, które są wykonane z nietypowych materiałów. To są takie obiekty ulotne, a my dbamy, konserwatora rola jest, żeby ten obiekt przetrwał w czasie. No, obiekty, które uważam za ciekawe, no to może nie każdy chojniczanin wie, ale w Muzeum Chojnickim znajduje się chyba jeden z dwóch albo jedyny resor wozu rzymskiego. Obiekt pochodzący z badań w Leśnie. To obiekt niesłychanie trudny. Obiekt żelazny, wydobyty przez długi czas znajdujący się w warunkach ziemnych. Skorodowany, bardzo nietrwały, no, z uwagi na jego unikatowość, niesłychanie rzadki. Takich obiektów można by wymienić całą masę. Oczywiście dla mnie te obiekty, które są związane z Chojnicami, no, mają też wartość sentymentalną. Jest to, no, moje miasto rodzinne i no siłą rzeczy, no poza tym wysiłkiem konserwatorskim i tymi emocjami konserwatorskimi, ten stosunek emocjonalny do obiektów pochodzących z Chojnic, z Muzeum Chojnickiego, no jest zawsze. Warunkiem, który jest obligatoryjnym dla prowadzących prace konserwatorskie, jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Ta dokumentacja konserwatorska, właściwie i potrzeba, i konieczność wykonania zostały nakreślone już w 1964 roku w takim dokumencie doktrynalnym dla konserwatorów, Karcie Weneckiej. Ustawodawcy czy twórcy tego dokumentu, którym jest Karta Wenecka, zakładali, że te dokumentacje powinny być publikowane. Ja bym dodał, że ważne jest, żeby były publikowane na miejscu, skąd pochodzi dany obiekt, albo gdzie on jest przechowywany. Bo to jest pełna wiedza dla potencjalnie zainteresowanych mieszkańców wokół tego ośrodka, gdzie ten obiekt został wydobyty, pozyskany, albo gdzie on się znajduje. I taka dokumentacja pełna, jak najpełniejsza, powinna być publikowana. Tutaj dzięki temu, że muzeum posiada własne wydawnictwo pod tytułem Baszta, jest to doskonałe miejsce na umieszczanie i publikowanie takich dokumentacji konserwatorskich. Obecnie muzeum wykorzystuje nowe formy przekazu, atrakcyjne dla młodego pokolenia.
W ofercie edukacyjnej są m.in. spacery historyczne po mieście, gry terenowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Wszystko po to, by 9 dekad dziedzictwa chojnickiego muzeum przekazać następnym pokoleniom.